Siemano, kolejny dzień przygód. Cześć malutki, bateryjka prawie naładowana. Serdecznie zapraszam do linku w opisie i IV Poland. Jeżeli jesteście chętni na takiego sprzęta, wpadnijcie, sprawdźcie, zobaczcie jak to wygląda. Poza tym na różne akcesoria, chemię i te podobne rzeczy macie 5% rabatu z kodem FLASHU5. Zapraszam serdecznie. A my ciśniemy dzisiaj w teren. Pokażę wam coś, co niedawno, znaczy już wcześniej wiedziałem, że to jest, ale zauważyłem, że chłopaki trochę się tam ociągają z tą miejscową taką malusieńką, a do nauki opanowania tego stwora myślę, że to jest wystarczające jak na razie dla mnie. Chłopaki, jak coś, informacja do was, jeżeli coś jest nie tak, że tam jeżdżę, dajcie mi znać, ja wam przyjadę i jeszcze wam pomogę troszeczkę urozmaicić tą miejscówę, więc z profitem dla was. Zresztą, skoro już o tym mówię, nawet podejrzewam, że nie zdążycie do mnie napisać, ponieważ mam ze sobą takiego jednego wariata. Czyżby jakiś odcinek budowlany? Tak, będzie odcinek budowlany, będę sobie troszeczkę modernizował chłopaków trasa, a przy okazji ją naprawią, bo moim zdaniem jest trochę niedociągnięć. Poza tym widzę, że bardzo dawno nikt tam nie jeździł. Dobra, szkoda gadać. Wkładam baterię i ruszamy. Lecimy. Przygoda. Każdej chwili szkoda. Wsiadam na Surona. Każdej chwili szkoda. Dobra, nie, ale cringe'uwa, ja pierdolę. Cieszę się, że mogę naładować baterię, wskoczyć na niego i upalać. Upalanko! Widzimy się na traskach. Ale sztos. Witam serdecznie. Jesteśmy na miejscu. Dobra, jeździłem tutaj tylko i wyłącznie, gdy było ciemno, od lampki. Chcę zobaczyć, czy zostawiłem duże ślady. To są moje ślady. Duże? No nie powiedziałbym, szczerze mówiąc. Tutaj nic. Tutaj trochę, ale to z drugiej strony, jak jechałem, dohamowywałem. O, tutaj ten ślad. Wczoraj jak jechałem, tak mnie zniosło. Tutaj poleciałem bokiem, tu kontra i tu bokiem znowu wychodzi. No po prostu szok, nie? Jedyne co się boję, o właśnie, że o tej godzinie mogą ludzie chodzić tędy. Będę musiał uważać, no co tu mogłem odpalać. O, tu jakiś korzonek. Cyk. Ja tu w ogóle wpadnę z workiem wielkim na śmieci i tu zrobię porządek. Ja nie będę jeździł w takim syfie i normalnie nie może tak być, no. Jak? W miarę taki lasek czy coś. A tu kurde śmieci leżą. Dobra, pierwsza taka fajniejsza sekcja jest parę dróg. Czyli tak, można tędy pojechać i można tędy pojechać i można tędy wjechać i wtędy można wjechać. A mało tego, jest jeszcze jedna misja. Ja to bym wszystko ładnie odgrabił, zobaczył jak tu jest. Tutaj, tu w tym miejscu widzę nawet raz, że zrobię dropa dla rowerów, a dwa zrobię tutaj takie wybicie, gdzie będzie się na tą skarpę tam na górę wskakiwało. Rozkmina też niezła, nie? No zjazd ogólnie. No dobra, tutaj widzę, że trochę więcej, ale tutaj też z gazem non stop wychodziłem. Uczę się z bandy wychodzić i wchodzić. Dobra nauka, poprawię ją. Wszystko tutaj porobię. Tutaj znowu jakieś tutaj, o. Nawet, dobrze, że ja tu jeżdżę, bo ja to rozjeżdżam, bo tutaj nikt nie jeździ tak naprawdę. Nie wiem, kiedy ostatni raz, jak podejrzewam, że ja z chłopakami, jak w wakacje tutaj byłem, to chyba ostatni raz ktoś tutaj jeździł, bo nie wygląda to za dobrze. No ale ogólnie, szkoda gadać, pokażę wam pierwszą drogę, którą od samego początku jeździłem, a później zobaczyłem, że trochę źle robię i można jeszcze inaczej. Dlatego zapraszam. Zapraszam do oglądania. Cyk. To jest ta pierwsza. Cyk, na górę się wdrapujesz. Banda. Hop, tutaj się zatrzymujesz. Technicznie przejazd na koło trzeba dać. I tu lecisz. Hamowanie, noga i pyk tutaj w lewo. Tam widziałem psa, więc na razie nie idę, nie odkrywam wam. A teraz wam pokażę w drugą stronę. Pierwsza opcja, którą na stopie jeździłem oczywiście. Pyk, znowu do hamowanko. Korzeń.
pyk, ładnie, trzeba się nauczyć przejeżdżać przez to i cyk, pach, tak o pierwszym razem jechałem, tu się dohamowujesz, pach, do bandy, na bandzie odkręcasz, zarzucasz w prawo i tu się składa, o Jezu, uwielbiam to, tak się zajebiście tym zjeżdża, nie o tyle co podjeżdża, ale też i zjeżdża, to jest tak, tak, no jakbym rowerem jechał, jakbym jechał glorą, tylko troszeczkę cięższą. Przez kominiarkę może mnie dziwnie było słychać. Sztos. Sztos, ten surround zachowuje się w terenie jak rower. Tyle, że masz troszeczkę mocy. I bez problemu on sobie tutaj daje radę. Oczywiście kamera wszystko spłaszcza, bo to jest oczko, to jest szeroki kąt w obiektywie, w GoPro, więc nie ma co się dziwić. Tu widzę, że coś jeszcze robią. Można by było tutaj coś może od nich zahaczyć. Widzę jakieś głupoty leżą, a można by było wykorzystać. Jakiś odpływ, widzę, rura jest. Nie wiem, można tutaj coś porobić. Teraz wam pokażę opcję numer 2, a później pierwszą i drugą opcję pokażę wam ze strony, gdzie się dojeżdża do samego końca i też jest coś fajnego, dzięki czemu będzie można ładnie urozmaicić tą jazdę na tym miejscu. Dobra, opcja numer 2. Nie jadę tu po bandzie, tylko tędy. Hop, trzymam się. Pyk. I też źle trochę pojechałem. Zawrócę, patrz, mogę sobie zawrócić. I znowu ogień. Pyk, pyk, pyk. Drop. Ha! Normalnie sobie skakuję z tego. Jak było ciemno, to nie chciałem tego robić, ale jak jest jasno, to jest lightowo. Dobra, teraz pojadę tak, jak miałem pojechać, patrz. Patrz, kościół, cyk. Do tej bandy, wow, ale rzuciło. Składanko, wjeżdżamy na górę i tu zrobić tą hopę pasuje, myślę, że będzie mocno technicznie i fajnie, będzie mocno technicznie i fajnie, ale my mieliśmy jechać tu, jedzie? Jeszcze pytasz, dobra, pa, pyk, pyk, trzymasz się, dohamowanko, korzeń na koło, hop, ładnie, zajebiście, coraz lepiej mi idzie, seria od zera do stuntera mega się przydała, pyk. I tu sobie na razie zawrócę. O, bo tam dalej też jest przejazd. To nie jest całe. I mam taki tor treningowy tutaj, że to się w głowie nie mieści. A to jest zwykła ścieżka. Taka dzika, wiecie o co chodzi. Nic takiego tutaj nie robię, a wręcz przeciwnie, jeszcze posprzątam i ogarnę trochę to miejsce. Pyk. I znowu ogień. Pyk, tam muszę w prawo w ogóle jeszcze pojechać, nie byłem. Po ciemku jak jechałem, to nawet nie widziałem tego. I pyk, ale tu się... I pyk, o kurde, trochę przestrzeliłem, ale i tak sztos. Tu będę musiał to wszystko też zagrabić na dole, żeby ładnie było. Widzę, że tutaj jest taka... piasek po prostu. Sam piach, więc nie jest to zbyt dobra gleba na początek, ale na surona, tym bardziej, że ja stąd wjeżdżam, a nie ląduję tutaj, więc nawet spoko, że jak ktoś rowerem będzie chciał tędy jechać, to sobie będzie mógł na piachu łatwiej wyhamować. Nie wiem, która opcja wam się bardziej podobała. Ta na wprost z podskokiem i w lewo, czy ta pierwsza od bandy w górę. Możecie napisać w komentarzach, a ja jadę freeride, co mi przyjdzie do głowy. Czyli tu, tu, pyk, tu se zmieszczę, pyk, tutaj chcę zobaczyć, co jest. Co tu jest tu? Wygląda spoko. Pyk. Też jest jakaś traska. Uuu. Pyk. Nie, dobra. Tutaj to jest taka zwykła ścieżka. Ale też będzie można zaraz po nią podjechać. Oho. Mogę tędy też jechać. Ale ja już wiem, gdzie dojadę. Tak. Dobra, nie chcę tutaj jechać, nie pokazuję wam w prawo, nawet zawracam. Ale okej! Okay. Ale już mam kolejną trasę. Pokażę wam ją jeszcze dzisiaj. Pyk. Wracamy teraz tędy. Dohamowanie lewo. I pyk. I ogień. Powoli, powoli tutaj. Trzymaj się ścieżki. Tu banda. O, tu będzie niosło. Niosło, niosło. Cyk. Wow. Wow, ja wam powiem, taki parę przejazdów zrobiłem. Oh, łapa zapita, proszę. Oh,
Proszę mi powiedzieć, tak zagaję, proszę się nie zatrzymywać, żeby ten... Czy na przykład pani to przeszkadza, że ja tutaj jeżdżę? Nie, nie. Nie, to nie jest w porządku. Taka dzika ścieżka. A często pani tędy chodzi? Tak. No stop, nie? Dobry skrót jest. Dobry skrót. Dobra, nie przeszkadza. Będę uważał na panią. Wszystkiego dobrego. Dobra, lecimy. Normalnie już się sama ścieżka robi. Pyk. Ogień. Hamowanko. Teraz lewą stroną pojedziemy. O! Tu jakby hopa by była, ale ja tego nie chcę skakać. Ty, też fajnie. Ale non stop z górki. Nie, to nie ten. Już mi... Kurde, tak? Wczoraj też pojeździłem na tym kole. Robiłem tą serię. Tu możesz na ścieżkę zrobić nawet. Bez problemu. Kolejna ścieżka, pod którą można podjechać. Pa. Normalnie, pa. Dobra. Pyk. No, trochę... Trochę za mocno pojechałem. Bo tu już krzaki są, ale... Zawsze można to... Troszeczkę przykarszować. Ja chciałbym po jakimś szkle pojechać, jak tu sykiem. Wyjeżdżę, Piotr, wyjeżdżaj stąd. Ale też jest opcja. I nawet fajna. Super się wjeżdża pod te górki wszystkie. Jak jeszcze jest taki... Wiecie, jak na wprost wjeżdżasz, to tam jeszcze pi... To jeszcze tam... W miarę może być, nie? Ale jak wjeżdżasz tutaj slalom, tu do bandy, tu coś, tu tam się składasz... To jest naprawdę inna szkoła jazdy. To jest naprawdę inna szkoła jazdy. Non stop utrzymujesz się na tym suronie i... Wdrapujesz się pod górę. Sztos, jaram się. Mega miejscowa. Teraz postaram się pojechać do samego końca i coś wam jeszcze pokażę. Jadę teraz. Jadę na wprost i banda w lewo. Hopka. Banda. Tu jest mega ślisko przez te liście. Pyk. 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 Korzeń. Ale pięknie, jak czysto. Tutaj cyk. To hamowanko do prawej, gaz, hebel, narzucamy i ogień znowu. Ale kurde kozak, lubię to, czuję, że coś potrafię. Pyk, tutaj, op, zwolnienie. Hop, no i tutaj mamy właśnie to, co chciałem wam pokazać. Wczoraj sobie tutaj zawracałem, bo było mega ciemno. Tu jaka wielka hopa. To już ma fajny potencjał. Spoko lądowanie, wybicie bym trochę kącik zmienił. I może z czasem powiększył. I uczył się tutaj podstawowych skoków na suronie. No tutaj nikt nie był dawno. To jest taka górka, że widać, że dawno nie było kopane. A jest taki sezon zimowy, że mało komu chce się wychodzić na dwór i ryć w ziemi, nie? Tutaj to samo, to wręcz można powiedzieć, że to jest usypana góra. Nawet pojechałem po tym, chciałem zobaczyć, jak to mniej więcej jest. Także... Mam taką miejscówę, że jest idealna do nauki, nie? Nie rzucam się od razu na głęboką wodę, a moim zdaniem do nauki miejscówa jak najbardziej w porządku. Tu nawet stolik mam, żeby... Hej, ja to mogę już lecieć w sumie. Powoli, powoli. I zaraz to polecę. Jest krzywe całe, nie? Ale ja zaraz sobie też zrobię swój najazd pod wagę tego surona. Ja tak naprawdę robię rozpęd, jakbym rowerem miał jechać, a to... Ma przecież silnik. Ja nie będę taką pikietą się rozpędzał na to. Ja mogę sobie, o, stąd. Hop! Praktycznie ją przelatuję. Nie wybijam się praktycznie, patrzę co się dzieje. O! W sumie no tak kęsika se walę, takiego delikatnego. I to dzięki... Patrzcie, niby jazda na kole, nic się nie przydaje. Seria od zera do stuntera, pierwszy poziom był i pa. Dziękuję. Nie muszę się z tym kręcić i bawić. Zawrotka. I myślę, że zaraz ogarnę normalnie, żeby trzymać na stop lewą nogę, zawrócić go sobie i postawić, nie? Ciekaw jestem, czy taki rozpęd... Nie, bez problemu, starczy. No, teraz przeleciałem. Ale beka, tam jest gapik, ale... Tam myślę, że kąt już trzeba zrobić. Widać, że twardsza hopa dłużej była, to jest takie świeże. Teraz już to przeleciałem. Haha, ale beka. Co prawda ten lot to jest... Kurde, ale tu się łatwiej jednak zawraca. Lot jest znikomy, bo
Unoszę się może, nie wiem, z 5-10 cm na ziemię, ale unoszę się, uczę się. To jest wszystko dla mnie nowe, nowość. A chcę to dobrze ogarnąć. Normalnie, ale nie złamałem się. Przechyliłem się do tyłu, taki kurde słaby lot był. Ale już to przeleciałem. Ez. No dobra, w takim razie, jeżeli się uczymy, no to uczymy się. O, cyk. Żeby nie to drzewko, to prawie by było czysto. O, teraz za wolno, bo chciałem już trochę bardziej technicznie spróbować. Na pałę, jakbym się rozpędził, w to wjechał, to bym na drugim lądowaniu został. Dobra, cyk, jeszcze raz. Ekstra. No właśnie o to chodzi. Nauka. Skill. Umiejętności tibijskie. No tak, nie wiem, czy doleciałem, a chyba przeleciałem. Ile to ma z metr? No takie półtorej do 2 metrów stoliczek. Normalnie sobie możesz jechać. Elegancko. Op, teraz nie wyszło. Nogę drugą zdjęłem. Ale przedramię. Jeżdżę non stop i po prostu mięśnie, których nigdy nie używałem, zaczęły pracować. I jest, non stop dobijam, jakbym codziennie na siłkę chodził i przed ramę robił. Na siłkę też przestałem chodzić, nie chciałem się. Nuda, siłownia jest monotonna, non stop to samo. Dobra, lecimy hopkę. Na tamtą drugą jeszcze sobie zostawię czas. I ten. I opa. O, ale chujowo, nie złamałem się w dół w ogóle, tak ona wprost poleciałem. No, ta też jest do polecenia normalnie. Easy, to jest takiej samej wielkości, tylko że stolik. A nawet fajnie, bo jest dłuższe lądowanie. Jak będziecie chcieli, zrobię odcinek z hop. Poprawię troszeczkę hopki, przyjadę z łopatą. Ogarnę to tak, żeby miał ręce i nogi. Z tego stolika zrobię ładną trumienkę. Tutaj też coś porobię i... Dajcie tylko znać, czy chcecie jakiś odcinek budowlany. A ja jadę traskę, pa. W drugą stronę. I nawrótka w prawo, dobra. Tu będzie trzeba to wszystko zagrabić, bo mocne ślady zostawiamy. Cyk, powolutku. Korzeń. Cyk. Pojadę tędy. I tędy. I tędy. Ale sztos. Tyle dróg wyboru. Pyk, składamy się. Dohamowujemy się, narzucam dupę. Z przednim hamulcem trochę. I jestem na dole. No i powiedzcie mi, że to jest słabe. Ja już tutaj przyjechałem, jestem cały rozpalony. Rozpierdziel. Suron. Trochę jesteś za ciężki na ten grunt. Mięciutko tu jest. Robisz tu kozacką robotę. Naprawdę. A widzę gruby potencjał w tym miejscu, naprawdę. Bo jest dużo takich wertepów, wyrywów. Gdzie to spełnia naprawdę super wymagania. Ale kozak, zaraz muszę po coś do sklepu pojechać. Dobra, trzeba urozmaicać. Będę za każdym razem próbował coś innego zrobić. Coś dokładać, coś po prostu robić fajniejszego, nie? Ale niejednokrotnie będziecie widzieli to miejsce u mnie na kanale, naprawdę. Ja teraz to może bym sobie... Wiecie co? Ja bym na przykład... To jest fajny podjazd tutaj, co przed chwilą jechałem, tam krzaki są. Ale zrobić tak, że wjeżdżam tu i od razu tak górą tu jadę i tam do tej swojej starej trasy, żeby jeszcze jeden inny jakiś start mieć. O, telefon. Dobra, i po telefonie. Także, na czym ja skoczyłem? Tutaj można by było kolejny wjazd zrobić, tędy i tu górą do starej bandy. Nie wiem, czy to już mówiłem, ale miesza w to. Jest tu dużo możliwości, fajna górka jest. Fajna, naprawdę. Fajna górka. Także... Freeride. Mam cię.
jakby tutaj można było, jeszcze na bank coś, co znajdę. Tutaj nawet można by było se najeżdżać i taki zeskok robić z tego, nie? Nie wiem, no, jest multum pomysłów, ale wskok tutaj będzie zajebisty. Stamtąd się wciągasz, wciągasz i tutaj sobie cyk równasz elegancko, taki wybitkoła delikatnie robisz. Tu jest korzenik, można o ten korzeń się oprzeć i tu na górę wskakujesz. To będzie wypas. To jest takie, no nie wiem, no nie jest takie małe. Jednak będziesz musiał w górę wskoczyć, a nie z góry w dół, nie? Nie będzie drop w dół, tylko drop w górę. Z lądowania wybicie. Normalnie, młodzi się na pewno ucieszą, że tutaj przyjechałem, im trochę pomogę, ogarnę wam tą trochę miejscówę. Będę ją psuł trochę, ale też i będę ją wam reanimował. Jak stąd ucieknę któregoś razu, to już zostawię wam miejscówę w należytym stanie, obiecuję. Tu w ogóle jest hopa, można by było to lecieć, ale tam jest fajna banda, nie? To widać nawet. Cyk, można tu polecieć, ale jak tam później z dohamowaniem tym, gdzie tam jeszcze taki uskok jest na dole. O, tu jest uskok, taki cyk. Ale kozacko. Dobra, teraz leci cała trasa w jedną i drugą stronę, bez muzyki lub z, zobaczę jak będzie mi pasowało, ale zero gadania, full focus. Full focus, wjeżdżamy. 3, 2, 1. Jak już tu zjeżdżałem, to już takie pozabijane miałem. I już drugą zaczynam czuć, Michał. Zaczynam czuć drugą. Oh shit. Staniesz tu? Stań. O kurde, wariacie. Co ty mi dałeś? Ile szczęścia. Co oni mi dali i co ty mi dajesz. Ukłony dla ciebie. Ale sztos. Ale se tu tory zrobię zajebiste. Ale muszę coś rozkminić, żeby chyba omijać tą ścieżkę. Tak będzie najrozsądniej. Coś będę musiał wymyśleć, coś wykombinuję, żeby nie jechać tą ścieżką, gdzie tą kobietę spotkałem. Bo może być przypał jeszcze przez przypadek. Ktoś mi za rogu wyjdzie i ja go uderzę. No bo, no kurde, kto normalny jeździ, nie? Znaczy to jest lasek, no tutaj nie ma w ogóle przypału. Jest wszystko dzikie tak naprawdę. Nieważne. Ale ogień. Ale sztos. Ale sztos. Dobra, walimy rajda na górę. I jadę do sklepu, muszę coś kupić. I jeszcze coś będę miał dla was. Jakby, no zaraz zobaczycie. Dobra, jedziemy znowu teraz inną trasą. O, hamulec, gaz, trzymamy. Jak w krosie i ruszamy spod bramki. I hopa, hop, pyk, na kole normalnie wjeżdżałem, pyk, pyk,
kozionek. Ale to było fajne. Trzeba się uczyć. Dobra. No będę musiał tu ładnie zagrabić. Zagrabię to wszystko. Ładnie tutaj, tak. Nie będzie widoczne wtedy. Bo to się rzuca teraz w oczy, bo ściółka leży. I ten burdel cały, o tu butelki jakieś, nie butelki, wszystko ogarnę. Dobra, wariaty. Prezent jest taki, że... kończę ten materiał. Jak wam się podoba, to dawajcie znać, czy więcej nagrywać z tej miejscowy. Bo ja z miłą chęcią coś stąd nagram. Dawajcie znać, chcę znać waszą opinię. Jest to nowy temat dla mnie non-stop, więc non-stop piszcie, co wam przychodzi do głowy. Ja wszystkie komentarze czytam, uwierzcie mi. Także lecę na kolejną miejscówkę, w której zobaczymy się w następnym filmie. Wszystkiego dobrego, życzę wam zdrówka. Pamiętajcie, Fleszu 5 na EV Poland. Zapraszam serdecznie. No i co, wszystkiego dobrego. Lecimy na nową miejscówkę. Na razie.